I tak, hejka siemka, witam wszystkich na moim warsztacie. Czas na demontaż moto z mumu. Przekładnia kierownicza, tak zwana maglownica. Już kiedyś takie coś demontowałem, też mówiłem, że kiedyś pracowałem przy produkcji takich właśnie przekładni. Znajomy temat. No tutaj już coś się stało ewidentnie, albo zawór się wykruszył. Nie ma tego przełożenia, coś tam próbuję zatrybić. No, nie da się. Widocznie dlatego była wymieniona, przestała działać, umarła. No i co? Co będziemy z tego mieć? No, miedziuchy nie będzie. Ale będzie oczywiście aluminium odlew, cały ten korpus aluminiowy. Porządny kawał stali. Ta listwa tutaj zębata, tak zwany rak. Te przewody nieraz to są. No, te akurat są stalowe. Także co? Obudowa tylko aluminiowa. Reszta stal. Nawet ten zawór też jest stalowy. Dość to sporo waży. Dobra, damy sobie to na wagę, zobaczymy ile to waży. No i tak, mamy wagę. Wagę odpalamy. Gotowa, gotowa. Ile tam waży? Może z 5 kilo. Jeszcze zobaczymy, nie ma co gdybać. A, 6 kilo 600. No, zobaczymy ile z tego aluminium będzie. Na pewno przewaga stali. Ja by to gdzieś tam na złomie zginęło. O te 80 groszy. No to 5,28 byśmy dostali, ale zapewne po demontażu będzie więcej, a więc zabierzemy się zaraz za demontaż. Co do demontażu, to wiadomo, podziałamy kluczykami, co się da odkręcić, to odkręcimy. Jak ktoś nie będzie chciał tutaj nam puścić, no to pomożemy sobie szlifierką, a jak? Warto tu teraz też koło tego zaworu nie sobie przeciąć. W końcu to jest tylko demontaż, wybijemy te tulejki i powinny fajny kawał solidnego aluminium się pojawić. Tu nieraz się jeszcze wylewa z tego olej ten przykładniowy, resztki, no to się tutaj kapie, także też trzeba uważać. Dobra, zabieramy się za demontaż. Życzę wszystkim miłego oglądania i widzimy się na podsumowaniu.
No i tak, udało się zdemontować. No, nie obyło się bez użycia ciężkiego sprzętu, ale do oświadczenia też się przydało. No już zwątpiłem przy rozbieraniu tej całej obudowy i przy wyciąganiu tego raka. Musiałem to jednak przeciąć, stuknąć młotkiem i potem jakoś wszystko puściło. Także fajnie, fajny, fajny odlew aluminiowy. Pozbyłem się tutaj wszystkich tulejek, łożysk, czyściutki aluminium. Tu jeszcze taka aluminiowa nakrętka, także spory kawał aluminium odlew, no i bardzo dużo złomu. Ta listwa dość ciężka, ten zawór jest dość ciężki, konkretne elementy, także ciężki złom. No i co? Wyciągamy wagę, ważymy, zobaczymy, ile to wszystko jest warte. Także mamy wagę, odpalamy wagę. Pyk. Tarujemy i wrzucamy złomik. Mamy 3,694 kg złomu, licząc po 80 groszy, 2,96 za złomik. Zapisujemy. Złom oczywiście trafia do złomu. Pyk. Zapisałem? Chyba zapisałem. Tarujemy i co? Aluminium odlew teraz jest po 6 zł na Metaleo, tak? Tak to policzymy. I mamy 2,716 kg aluminium odlew po 6 zł, 16,30 dostaniemy za to. Dodajemy plus tamten złom, 19,26 za demontaż przekładni, a więc się opłaciło. Oczywiście aluminium trafia do aluminium. No pięknie. I taki właśnie typ do montażu, a więc opłaciło się zdemontować przekładnię kierowniczą. Było tak średnio, nie było ciężko, ale zawsze warto powalczyć. Także tak więc, jak się podobało, zachęcam do łapkowania, do komentowania i hejka siemka. Pozdrawiam serdecznie i do zaś.